i za każdym razem, jak dostarczy tuczniki. W tej chwili taki jeden tucznik, żeby być odstawionym do zakładu przetwórstwa mięsnego, potrzebuje 7 dokumentów. Słuchajcie, o czym my mówimy? Niedługo rolnicy będą musieli zatrudnić księgowe i biuro rachunkowe. No to biuro, bo to powiedzieć, że to wydłuża jego całe życie. Tak. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce? Tak, ja jeszcze nie było, tak. Stanisław Pierko, głos powiatowy, redaktor naczelny. Bardzo poważnie podchodzimy do wielu spraw, o których mówimy. Tutaj spotykamy się bardzo często dzięki naszej organizacji PSL-u, rozmawiamy z rolnikami i opukujemy sobie ciosła. Na dzień dzisiejszy drogami parlamentarnymi, może się mylę, ale myślę, że nie można niczego złapać. Jest ogromne niebezpieczeństwo, że nie tylko rolnikom nie dodamy pieniędzy, ale ostatnio mamy nawet zabierać im pieniążki za to, że zabije świnię, karać ją. Czy oprócz metod parlamentarnych, które są nieskuteczne, gromniku i nie będą skuteczne, bo wszystko można przegłosować dzisiaj, najgłupszą ustawę, prawda? Czy PSL przewiduje inne formy walki o prawa rolników? Dzisiaj na ulicy wyszli nauczyciele. Ja niczego nie sugeruję, tylko pytam. Dziękuję. Odnoszę takie wrażenie, absolutnie zgadzając się z tym, że na poziomie parlamentarnym nasze możliwości są częściowo ograniczone, albo zupełnie ograniczone, bo ja sobie w tej kadencji sobie nie przypominam, to nie mówię teraz, bo to mi przeszkodzi, w tej kadencji sobie nie przypominam, żeby jakakolwiek z kilkudziesięciu poprawek, które my jako klub zgłosiliśmy w sprawie ochrony, uzyskały wsparcie, ale nie tylko naszego klubu, ale wszystkich innych klubów opozycyjnych. Więc no, władza dzisiaj wydaje się, że to jest żartuje, bo wydaje się, że jest nieomylna. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że to, co też powiedziała pani prezes, panienka prezes, że coraz większe nakłada się obowiązki administracyjne na rolników, a za tym idą kary, że wielu rolników się przypoi, nawet publicznie mówić o swoich problemach. A jeżeli zawiodą w którymś momencie te sprawy, które te możliwości parlamentarne, to ja myślę, że Polska wie się ludzi, ale się stwierdzi, w jaki sposób ta kwestia została oszukana w 2015 roku. Szanowni Państwo, nie myślę, że to tak łatwo jest na forum ministra przebić się z pytaniem i z odpowiedzią. Dzisiaj wszystkie pytania są na kartce, analizowane i dopiero wówczas jest odpowiedź. Także nie jest to takie proste. Wydaje mi się tak, że to też może być pewna w sensie i nauka. Taka jeszcze na własnym ciele, że też wiem doskonale, że nawet unika część elektoratu wiejskiego Lęczego zagłosowała za PiS. No więc już mają pierwsze elementy, które wzbogacają to ich ten ich wybór, czyli już wiek emerytalny wyższy, takie będą problemy z dopłatami, duże zagrożenia, które szczególnie wyższe, jeżeli mówimy o to, co te obszary, które najwięcej skorzystały na integrację, to mówię o tych obszarach wiejskich i rolnictwie. I teraz nie daj Boże, gdy przy takim podejściu do Unii Europejskiej obecnego rządu, to pierwsze, co będzie można uderzyć i które najłatwiej uderzyć, to są instrumenty akurat dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich. Więc wszystko musimy robić. I też działamy poprzez swoich eurodeputowanych, parlamentarzystów, po to, żeby trochę neutralizować ten odium, czy tą złą atmosferę, która w tej chwili na własną prośbę sobie rząd polski zadziałał. Muszę jedną rzecz dopowiedzieć Państwu. Sztandarowa ustawa PiS-u odnośnie zakazu sprzedaży i obrotu ziemią spowodowała to, jak Państwo myślicie, ile odmów Agencja Nieruchomości Rolnych udzieliła rolnikom, że się nie zgodziła na sprzedaż, albo nie zrobiła prawo pierwokupu. Bo to miało spowodować niesprzedawanie ziemi. Ani jednym. Ani jednym. A ustawa już obowiązuje trochę. Także sądzę, że to nie był powód
sprzedawania, trzeba było jasno powiedzieć, cudzoziemcy nie kupujecie u nas w Polsce ziemi. Koniec, prawda. A rolnik niech sobie wraca między rolnikiem a rolnikiem. Nie powinno być żadnego problemu, prawda? Także. Dziękujemy bardzo.